Wino-Wrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Wino-Wrocławskie Lato Muzyczne cały czas zadziwia. W minioną niedzielę mieszkańcy i przybyli goście mogli posłuchać prawdziwej mieszanki reggae, punk rocka i dub. To wszystko za sprawą zespołu IM i Jajka. Organizatorem koncertu było jak zawsze miasto Inowrocław i Kujawskie Centrum Kultury. Terenowy oddział krwiodawstwa w Inowrocławiu ma swoją nową siedzibę. Od piątku krwiodawcy mogą oddawać krew w nowo wybudowanym obiekcie tuż za szpitalem przy ulicy Miechowickiej 3. To miejsce tylko pozazdrościć. Rzeczywiście w lepszych warunkach tutaj będą oddawać krew krwiodawcy. Zdecydowanie lepsze, komfortowe. Mam nadzieję, że takie samo zdanie jak moje jest też krwiodawców. Co się zmieniło? Tak naprawdę wszystko się zmieniło. Dawcy mają zdecydowanie lepsze warunki, tak jak pan powiedział, komfortowe. Jest duża przestronna poczekalnia i rejestracja, ale też w samej sali pobrań jest znacznie więcej miejsca. Są nowoczesne fotele i myślę, że jest bardziej przyjaźnie. Czyli taka potrzeba zmiany była konieczna. Tam w starej siedzibie, w budynku szpitala, tego miejsca było znacznie mniej. Tak, no te miejsce było ograniczone ze względu na mały metraż tego pomieszczenia. Tutaj jest nowy budynek, więc był już budowany z myślą o takich właśnie przestronnych pomieszczeniach dla wszystkich. A proszę powiedzieć, też zmienią się godziny, kiedy będzie można tutaj oddać krew? Tak, będzie można częściej oddawać tutaj w tym oddziale krew. W poniedziałek co prawda skracamy czas przyjęć naszych dawców, bo będziemy tylko do 16, czyli od 7.30 do 16 w poniedziałki, ale dodatkowym dniem, w którym będzie można oddać, jest to wtorek. Wtorek i czwartek i piątek jesteśmy od 7.30 do 11. Budowa Inowrocławskiego Oddziału Krwiodawstwa kosztowała 7 milionów złotych. Pieniądze na inwestycje pochodziły ze środków Regionalnego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W minioną sobotę dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak niegdyś żyli nasi przodkowie. Na placu klasztornym rozbił się objazdowy szlak piastowski. Okazuje się, że pierwszy raz zawitaliście z objazdowym szlakiem piastowskim w Inowrocławiu. Co dzisiaj tutaj pod teatrem proponujecie? Tak, mamy generalnie takie zabawy sprawnościowe dla dzieciaków. Od najmłodszych lat jakby propagujemy też ten szlak piastowski. Tą historię chcemy zakotwiczyć po prostu w tych dzieciach. Co proponujemy? Będzie strzelanie z łuku, będą sprawdziany takie sprawnościowe, celnościowe. Mamy lepienie z gminów metodą wałeczkową. Także naprawdę dużo się tutaj dzieje. Jaki jest główny cel tej akcji? Oczywiście chcemy pokazać, że ten szlak piastowski, który wszyscy tak naprawdę myślą, że w Wielkopolsce jest mocno zakorzeniony, tak, bo oczywiście mamy Gniezno, ale pokazujemy, że to województwo kujawsko-pomorskie nie odstaje ostatnimi czasy i jeździmy, tak, będziemy w Inowrocławiu, tak jak dzisiaj, jutro jedziemy do Strzelna, później jedziemy do Kruszwicy i na końcu 27 sierpnia kończymy w Płowcach, też animacjami dla dzieci. Jak to jest z tą świadomością wszystkich zabytków i historii dotyczących właśnie szlaku piastowskiego? Chyba dużo do zrobienia, skoro cały czas i to właśnie w taki sposób wśród najmłodszych promujecie. Tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest dużo do zrobienia, ale jest coraz lepiej. Jeździmy rzeczywiście po tych miejscowościach w województwie kujawsko-pomorskim, żeby ten szlak kulturowy, najstarszy szlak kulturowy w województwie, w ogóle w Polsce, tak, to próbujemy po prostu zrobić wszystko, żeby no to był szlak rozpoznawalny w Polsce. Mhm. Jakie mamy tutaj zabytki w naszym regionie dotyczące właśnie szlaku piastowskiego? Trwają wakacje, być może ktoś posłucha, przy okazji zwiedzi, zobaczy, przypomni sobie, że to są zakątki dotyczące tego szlaku. Oczywiście, no, województwo kujawsko-pomorskie naprawdę, to nie jest może Gniezno, tak? To nie jest Lednica i tak dalej, ale mamy Inowrocław. Tych zabytków jest naprawdę, mamy kolegiatę w Kruszwicy, mamy Mysią Wieżę w Kruszwicy, w Brześciu Kujawskim, miasto, które tak naprawdę
zachowało... Miasto królów, jak to mówią. Tak, tak. I oczywiście troszeczkę się to tak kłóci. Inowrocław z Brześciem Kujawskim, gdzie ten Łokietek, Władysław Łokietek się urodził. Ale rzeczywiście jest tak, że próbujemy po prostu nauczyć, że rzeczywiście jest co zobaczyć po prostu w Kujawsko-Polskim. No. Jeszcze wielu, wielu udanych wypraw w takim razie życzę. Jeszcze dużo przed nami. Goście przywieźli do Inowrocławia dużo ciekawych eksponatów. Jak uczyć historii, to najlepiej na konkretnych przykładach, z przedmiotami, tak zwana lekcja na żywo, i rzeczywiście tutaj tego sprzętu macie sporo. Dokładnie. Są z nami wyjątkowi animatorzy z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brzesiu Kujawskim. Opowiadamy o początkach państwowości, o Piastach, ale wybiegamy troszkę dalej, więc tutaj i średniowiecze, więc mamy dużo zabaw średniowiecznych, ale teraz za nami widać warsztaty lepienia w glinie. Każdy może swój herb wyjątkowy wylepić i pokazujemy, że tak naprawdę w bardzo prosty sposób można animować, że mamy nadzieję, że te wszystkie zabawy, atrakcje, które tutaj przywozimy na Szlaku Piastowskim, każdy będzie mógł wykorzystać w swoim domu, w swoim ogrodzie i tym samym zaczerpnąć trochę historii. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza pogratulował zawodnikom Damy Rady Inowrocław zdobycia wicemistrzostwa Polski w plażowej piłce ręcznej. Panie prezydencie, cieszymy się, że Damy Rady Inowrocław daje radę rzeczywiście, no bo wicemistrzostwo Polski to jest spory sukces. Inowrocław zawsze daje radę, a Stowarzyszenie Piłki Plażowej Damy Radę tym bardziej. To jest wielki sukces, wicemistrz Polski. To nasze marzenie. I jednocześnie to jest takie ukoronowanie pracy tego stowarzyszenia, pana Fajoka, osób współpracujących z nim od momentu powołania takiego stowarzyszenia w Inowrocławiu. To są dzieci 7-8-letnie na ten sukces pracują, osoby, które po kilkanaście lat mają i już dorosłe. To jest stała opieka medyczna i patroni, sponsorzy również. Co spowodowało zmianę nazwy tej drużyny również. Cieszy też fakt, że odnosimy sukces my jako Inowrocławianie, jako Inowrocław, jako miasto, które... nie jest położone nad żadnym... To właśnie miałem powiedzieć, że do morza mamy daleko. Nie mamy jeziora, natomiast mamy plażę, tak? Nie przesłyszeliście się państwo, nie wiem ile tysięcy ton, już nie pamiętam, piasku przywieźliśmy, chcąc poprzeć naszych mieszkańców, którzy w ramach Stowarzyszenia Damy Radę, takie stowarzyszenie organizowało tutaj imprezy i prosiło nas o pomoc. Przywieźliśmy, zorganizowaliśmy boisko tuż przy hali OSIR. Rozgrywki ogólnopolskie, międzynarodowe tam się odbywają. Miejsce do treningów doskonałe mają państwo. Także nasz ośrodek sportu i rekreacji dba o to zaplecze. Staramy się w ten sposób pomóc, a patroni zewnętrzni starają się od strony finansowej wspierać państwa. Jest to wspaniała reklama miasta Inowrocławia. Plaża, słońce, wakacje i zwycięstwa. Czego więcej potrzeba? Spotkanie w ratuszu było dobrą okazją do sportowego podsumowania letniego sezonu. Gratulacje, wicemistrzostwo Polski, to duży sukces, też ukoronowanie waszej ciężkiej pracy. No tak, od wielu lat działamy tutaj na terenie Inowrocławia i z sukcesami. Jest to kolejny sukces, co prawda teraz 2 lata delikatnej posuchy, bez podium na Mistrzostwach Polski, ale wracamy w dobrym stylu. Co przesądziło o wygranej, o zdobyciu tego srebrnego medalu? Myślę, że mamy fantastyczną drużynę i tutaj nie ma indywidualności, tylko właśnie drużyna to zrobiła. Zarówno pracą w obronie, jak i w ataku. Chłopaki bardzo dobrze sobie poradzili na boisku. Zresztą wspieramy się również poza boiskiem, a to też jest bardzo istotny element, który potem niesie do sukcesów. Tak rozmawiając z kapitanem, to dowiedziałem się, że dużo nie brakowało do tego złotego medalu, bo udało się przecież wcześniej w eliminacjach pokonać mistrza. No tak, jak już wiemy, mistrzem Polski został zespół z Płocka. Sam turniej również w Płocku był organizowany, więc gospodarze na ich terenie pokonać raz, a potem jeszcze drugi raz, no to naprawdę byłby to nie lada wyczyn, ale byliśmy bardzo blisko.
W pierwszym secie zwłaszcza no, mieliśmy swoje szanse, gdzie mogliśmy wygrać tego pierwszego seta i choćby doprowadzić do shootoutów, albo ewentualnie wygrać ten mecz 2-0. Zaskoczyliśmy wszystkich, podobno zaskoczyliśmy wszystkich w sobotę właśnie w meczu grupowym, gdzie pokonaliśmy dość łatwo ten zespół z Płocka 2-0. No, chcieli się odgryźć, odgryźli się w najlepszym możliwym dla nich momencie, ale no, nie mieli łatwo, więc ja cieszę się z postawy zespołu, z postawy przez 3 dni tak naprawdę na boisku i poza boiskiem i to zaowocowało właśnie tym wielkim sukcesem, bo jest to kolejny medal, zwłaszcza, że to też sporty drużynowe, a nie indywidualne dla Inowrocławia. I trzeba podkreślić, że ten cały sezon to dla Was udany sezon, bo myślę tutaj o występie w Europie, ale także o sukcesach młodszych zawodników. No dokładnie, no, nasz sezon zaczął się już w maju, zaczęliśmy to Pucharem Polski w Inowrocławiu. Na przełomie maja i czerwca polecieliśmy na klubowe Mistrzostwa Europy, gdzie no bardzo dobrze wystąpiliśmy i zajęliśmy tam wysokie 8. miejsce. No nie sposób też nie powiedzieć jakby o naszej najmłodszej kadrze, bo nasi juniorzy młodsi no z powodzeniem występowali czy to w eliminacjach wojewódzkich, czy później w półfinałach Mistrzostw Polski. Doszliśmy też do samego finału i tam zajęliśmy co prawda miejsce tuż za podium, ale jest to najwyższe miejsce tego zespołu w Polsce, czyli 4. No i potem to wszystko jeszcze zwieńczone złotym medalem na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie ja miałem akurat okazję prowadzić tą kadrę województwa i trzon tej reprezentacji stanowią nasi chłopcy, nasi wychowankowie, więc dla mnie to jest podwójne szczęście. No i spięliśmy to wszystko srebrnym medalem seniorów, więc bardzo obfity sezon, ale też bardzo udany. I być może, jeśli się uda, jeszcze czeka Was wyprawa na południe Europy. No tak. W związku z tym, że jesteśmy wicemistrzami Polski, otrzymaliśmy takie wstępne zaproszenie do udziału w Pucharze Mistrzów. Jak sama nazwa mówi, Puchar Mistrzów, więc teoretycznie powinni tam jechać mistrzowie. Natomiast zespół z Płocka w zeszłym roku, w tym Pucharze właśnie Mistrzów w Portugalii, zdobył złoty medal i w związku z tym będą bronić tytułu. No i z automatu jest szansa, że drugi zespół z kraju, w tym przypadku Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław, może w takim turnieju również uczestniczyć. W miniony weekend Park Solankowy opanowały kapele podwórkowe. To wszystko za sprawą trzeciego ogólnopolskiego festiwalu kapel podwórkowych. Do Inowrocławia zjechało 9 zespołów, którym przysłuchiwało się profesjonalne jury. Ważni, może nawet najważniejsi, jeśli chodzi o ocenę artystów, ludzie, dzisiaj przewodniczący jury i jeden z członków jury. Proszę powiedzieć, co bierzecie pod uwagę, oceniając, czy to jest w ogóle łatwa sprawa? No niestety to nie jest takie proste, bo dzisiaj na te kapele grają praktycznie wszyscy równo, jednakową muzykę, ale no niestety musimy tutaj no, wyłonić te najlepsze i będziemy brali pod uwagę no, przede wszystkim instrumentarium tych wszystkich tutaj kapel, które będą miały. No wykluczone są instrumenty elektroniczne, mile widziane wszystkie akustyczne, jak również autentyczność wykonywania utworów, czyli no sprzed starych lat, które no te kapele grały w latach międzywojennych, powojennych na ulicach Warszawy i nie tylko. Czy jeszcze by pan coś dodał? Element tradycji jest bardzo istotny. Obserwuję tutaj kapelę już trzeci rok z rzędu, trzecia edycja i widzę, że ten element tradycji jest bardzo ważny, a między innymi to jest to poczucie humoru w kapelach. Ten kontakt z publicznością, ponieważ naturalną siłą takiej kapeli było oddziaływanie na ludzi w tych przedmieściach miejskich, kamienicach, podwórkach, są kapele podwórkowe i to widzimy, że w kapelach funkcjonuje ten element jako jeden z bardziej istotnych. Oczywiście bardzo ważna jest aranżacja tych piosenek, instrumentarium, barwa głosu, emisja, poprawność intonacyjna. Takie typowe elementy, które podlegają ocenie w dziedzinach artystycznych. Ale tutaj mamy ten element taki tradycyjny, humorystyczny, kontakt z publicznością. To jest bardzo
bardzo istotne, przynajmniej w mojej ocenie. Pan z kolei ocenia to jako człowiek, który no, doświadczył tej muzyki tam z pozycji sceny, prawda? Tak, oczywiście. Prowadziłem 20 lat taką kapelę. Od 8 lat już no, nie gramy, ale... Proszę powiedzieć, co to za kapela, bo to znana przecież w Polsce. Polska Kapela Biesiadna Grupa Romana, czyli pod moim tego imieniem. Graliśmy po całej Polsce, jeździliśmy, zdobywaliśmy laury. Dlatego znam się tutaj z tymi kapelami, którzy jeszcze grają i życzę im, żeby długie, długie lata, żeby to mogło przetrwać, bo jak już no, widzimy, tutaj grają sami starsi no, panowie, a młodych nie ma, nie chcą grać tego typu muzyki, choć od tego, żeśmy przecież ta muzyka dzisiejsza powstała przecież no, z historii też naszej, prawda? I w tym miejscu trzeba by docenić inicjatywę starostwa Inowrocławia, że postanowiło podjąć tę ideę kultywowania, tego muzykowania kapel podwórkowych. To nie jest oczywista sprawa w dobie naszej współczesnej muzyki, tej elektronicznej, zalewającej wszystkie media, a tutaj kontakt na żywo z muzyką tradycyjną jest istotny. Proszę powiedzieć jeszcze, jaka jest geneza tej muzyki podwórkowej? Geneza wypłynęła z potrzeby, tak jak wcześniej powstało, z tradycji. Ludzie, którzy, no nie było medii, nie było radia, ten kontakt z muzyką, z humorem, z takim żywym odbiorem muzyki był właśnie w miejskich takich, no nawet podwórka do podwórka. Podwórka, nawet w tych biednych dzielnicach, gdzie nie było możliwości kontaktu z teatrem, z operą, czy z innymi formami muzykowania. I to muzykowanie, które właśnie było dostępne dla każdego, darmowe, bo te datki były oczywiście były dowolne. To były korzenie tej muzyki. Mhm. Jeszcze o jeden element bardzo ważny chcę zapytać, o stroje. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, jak było to kiedyś, prawda? No więc ja już tutaj mówiłem, że dzisiaj są pięknie no, te kapele wszystkie odstrojone pod jeden, prawda, ten. A kiedyś to jak ktoś miał, tak wychodził i grał. Na jakim instrumencie? Czy on był troszeczkę przyniszczony? Czy był tam, no niezbyt nieraz one były i strojne te instrumenty. A dzisiaj to widzimy tutaj szyk niesamowity. Na wysokiej klasie instrumentach gra. W chłopcy, no i stroje też eleganckie. Ten strój miał przełamywać dystans. Tak. Nie mógł być za bardzo elegancki, ponieważ środowiska, w których występowały te kapele, no to było określone środowiska, dlatego ten dystans musiał być już tym strojem złamany, żeby nie było... Nie mogli się odróżniać. Tak. Tego. Nie było takiego dystansu między słuchaczem, a odbiorcą, a muzykiem. W końcu kapele podwórkowe, prawda? Podwórkowe, tak. Dokładnie. I folkloru miejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jednym z zespołów występujących w Muszli Koncertowej były Przemyckie Krokusy. Witamy serdecznie. Przyjechaliście do nas z Wielkopolski, tak? Tak. Okolic Przemętu, powiat wyszyński, województwo wielkopolskie. Mhm. I skąd ten pomysł w ogóle na granie muzyki podwórkowej? No trochę, no właściwie pasja to jest, bo lubimy to robić, bynajmniej to nam sprawia satysfakcję, oderwanie od rzeczywistości, jak to się jeszcze mówi. No, to fajnie to wszystko wychodzi, jak jeszcze gra, człowiek czuje na luzie, nie tylko pracą żyje, tylko oderwanie, bo ja tak mówiłem, oderwanie od rzeczywistości. No. Co ciekawe, macie także swoje utwory, prawda? Czerpiecie z tradycji, ale także swoje kawałki. Tak, swoje tutaj akurat mamy bardzo zdolną koleżankę Kasię, która potrafi tam wymyśleć, napisać słowa, a muzykę tam jakoś zawsze tam się nic skombinuje coś, nie? I to podobno przypadek, że w ogóle założyliście taką kapelę akurat podwórkową. No podwórkową przypadek, bo gramy w zespole takim po imprezach okolicznościowych, takie coś, no i przyszedł pomysł, że właściwie to z kolegą zaczęliśmy, z takim starszym panem, zresztą dzisiaj tylko 80 ma, teraz tak wciągnął w to, no zaczęliśmy tak. I to nam tak zaczęło sprawiać satysfakcję i cieszyliśmy się z tej muzyki, z tej starej muzyki, bo to nie jest tak, że dzisiaj młodzi tam potrzebują na hałasu czy tam bubu, a my coś innego gramy, nie? No to jeszcze wielu, wielu udanych koncertów. No dziękuję. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Muzeum imienia Jana Kasprowicza zaprasza do obejrzenia kolejnej wystawy. Tym razem można zobaczyć ekspozycję pod tytułem Dawno temu na Podhalu. Dawno temu na Podhalu, po pierwsze okazuje się, że wcale nie tak dawno, ale dzięki tym zdjęciom możemy zobaczyć
zupełnie inny świat, czegoś, czego już się na Podhalu chyba nie zobaczy. Ja oglądając te zdjęcia mam wrażenie, że to jest takie Podhale, które zauroczyło Jana Kasprowicza. Ci ludzie, których widzimy na zdjęciach, ich bezpośredni związek z naturą, ale też takie widać szczęście codziennego życia, plus te krajobrazy, które wszystkich nas do dzisiaj urzekają, ale to, co jest na tych zdjęciach tego świata, z pewnością już dzisiaj nie ma. Jest wszystko, jest życie, są twarze, są pierwsze zdobycze techniki, akurat teraz patrzę na telewizor, są zwierzęta, niebywała ilustracja życia na Podhalu z lat 70., tak? W latach 70., w 1977 roku młody gdański fotografik Leszek Pękalski przyjechał na Podhale i wykonał serię zdjęć. Właściwie niczym etnograf uczestniczył w życiu tych ludzi. Jest na przykład niesamowity fotoreportaż z góralskiego wesela, ale nie takiego w duchu cepeli, który znamy z biesiad propagowanych w różnych miejscach. Takie prawdziwe, autentyczne wesele z ludźmi niekoniecznie w strojach góralskich. Co pana najbardziej zachwyciło w tej wystawie? Mnóstwo fotografii starych ludzi i ludzi, którzy sprawiają wrażenie szczęśliwych, siedzących razem na ławce, rozmawiających ze sobą, bawiących się ze sobą. To sprawia wrażenie jakiejś takiej zżytej ze sobą społeczności. Ale to by się też potwierdzało, bo mam, przypominam sobie wspomnienia swojej babci, która właśnie mówiła, że siłą tej społeczności było to, że oni wszyscy żyli razem. To widać też tutaj, prawda? Tak, to jest właśnie, i chyba to jest coś, co Kasprowicza również urzekło. Nie tylko to, co dzisiaj jedziemy w góry, żeby zachwycać się krajobrazem i dokonywać kolejnych wspinaczek, natomiast Kasprowicz generalnie żył między tymi ludźmi, stąd ta wystawa wydawała nam się bardzo adekwatna do Jana Kasprowicza. Jak to się stało, że ta wystawa jest do obejrzenia w naszym muzeum? No, udało nam się sprowadzić dzięki agencji Zegard, z którą współpracujemy. Te fotografie pokazywane były w wielu miejscach w Polsce i przyszedł czas na Inowrocław i Muzeum Jana Kasprowicza. To jest wakacyjna propozycja dla tych, którzy są w Inowrocławiu, być może przyjechali tutaj na kilka tygodni. Warto przyjść, warto zwiedzić, ale też w czasie wakacji nie zapominacie o tych najmłodszych. Myślę o zajęciach, wakacjach w muzeum. Już drugi tydzień, tak? Tak. W środę rozpoczniemy tak naprawdę drugi tydzień wakacji, a licząc nasz cały wysiłek, to będzie czwarty tydzień, bo była edycja w Szymborzu, teraz przy Salonkowej 33 kolejna, ale zajęcia właściwie się nie powtarzają, bowiem niektóre z dzieci nam się powtórzyły. W tym tygodniu, który rozpoczynamy, będziemy mieli zabawy związane z zabawami nas starszych, czyli zabawa w Indian. Dzisiaj pewnie zupełnie zapomniany element dzieciństwa. Dzieci przeniesiemy do świata wikingów za pośrednictwem wikińskiego superbohatera Torgala, znanego z rysunków Rosińskiego. I dokonamy rzeczy zupełnie niemożliwej, a mianowicie razem z uczestnikami wakacji w muzeum będziemy zwiedzać kopalnię inowrocławską, której od 40 lat w Inowrocławiu już nie. Co prawda macie już komplet, ale warto zadzwonić, warto sprawdzić, bo czasami jest tak, że akurat znajdzie się jakieś wolne miejsce. Tak, takie sytuacje się zdarzają, także gdyby jakieś dziecko zapałało chęcią przeżycia przygody w muzeum, to serdecznie zapraszam. Jedno jest pewne, warto po prostu odwiedzać muzeum. Myślę, że tu może być ciekawie i staramy się, aby zawsze było coś nowego. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.